Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. Jest po godzinach, do tego okazało się, że jutro jest święto, czyli będzie zamknięte. A również jest triathlon w Płocku, gdzie będzie kupa znajomych i można by się ścignąć. Więc wpadłem na pomysł, żeby sobie jutro wystartować. Ponieważ mój projekt, nad którym pracuję koncepcyjnie na razie od dawna, wisi tutaj w postaci gołej ramy, no to chcąc nie chcąc będę musiał pojechać na jakimś innym rowerze. To jest akurat rower, który jeszcze ma na sobie bodko z Bełchatowa z zeszłego roku, bo tak jak stamtąd przyjechał, tak sobie do dzisiaj stoi. Ma założoną jakąś tam nową korbę, akurat tutaj nawet trafił się stage do testów, więc włożę mu jakiś pomiar mocy, ale to co wam chciałem dzisiaj pokazać, to łańcuch, który tutaj jest cały wyświniony, a jutro ma elegancko padać. Mamy nowy Smar Ceramic Speeda, postanowiłem przetestować go i zobaczyć jak to się zachowa, zarówno cleaner jak i sam łańcuch, jak będzie wyglądał po zastosowaniu Smaru. Tutaj troszeczkę pójdziemy na łatwiznę, bo umycie oczywiście w warunkach domowych takiego roweru nie jest takie proste. Całego nie będziemy myli, tylko zamierzam umyć właśnie napęd i do tego celu użyję wanny, którą zupełnie przypadkiem mamy w naszej nowej placówce w Piasecznie, i cleanera Ceramic Speeda. Ogólnie cleaner jest biodegradowalny, bezpieczny dla otoczenia. Trzeba go wstrząsnąć przed użyciem. Ja sobie go już wcześniej chwilę pobełtałem. Nanieść na cały tutaj napęd i elementy, które chcemy umyć. Nie jest toksyczny, także nic nam się nie zniszczy. Ale oczywiście myjąc go w domu musicie wziąć pod uwagę, że no to będzie ściekało, tak? Także tutaj ja sobie właśnie użyję do tego celu wanny i jakąś szczotkę tu z naszych zasobów wyczaruję. No nawet ładnie pachnie ten cleaner, muszę przyznać. Tu już widać, że jakieś błoto z łańcucha zaczyna kapać. Także różne są w tej chwili na rynku specyfiki do mycia. Nawet my w sklepie mamy kilka różnych rodzajów i smarów ceramicznych, i właśnie środków myjących. W najbliższym czasie w kolejce do testów czeka jeszcze Momum i czeka smar Absolute Blacka, także jeden smar ceramiczny, taki budżetowy, tamten pewnie będę testował w szosówce. Zresztą już go nałożyłem na łańcuch, ale na razie na trochę brudny. A Absolute Blacka może położę na nową czasówkę, jak ją w końcu poskręcam. Tam jest projekt, żeby złożyć lekkiego speed concepta. Ile wyjdzie, zobaczymy. No dobra, mamy to tutaj wszystko umyte. W sensie takim, że może psiknięte i przygotowane do spłukania. Po naniesieniu preparatu i wyszorowaniu szczotką puszczamy wodę i po prostu wszystko spłukujemy. Ja mam tutaj komfortowo, bo leci gorąca woda. Spływa trochę brudu z łańcucha, zrobiło się takie mleczne. Ja mam ten komfort, że mogę użyć tutaj do spłukania bieżącej wody, ciepłej. Jak widzicie, bardzo szybko z łańcucha zmywa się cały brud i ten napęd rzeczywiście jest czyściuteńki. Dodatkowo jeszcze użyję sprężonego powietrza, bo też mam tutaj kompresor pod ręką, także do osuszenia roweru mogę właśnie użyć sprężonego powietrza, co bardzo ułatwi i przyspieszy pracę.
Łańcuch mamy umyty, wysuszony. Rower jeszcze jest trochę wilgotny, ale sam łańcuch jest praktycznie suchuteńki. Myślę, że to dość ważne, żeby właśnie był i czysty, i suchy. Bierzemy flaszeczkę smaru. Smar trzeba na pewno przed użyciem wstrząsnąć, co tu jest napisane. Shake before use, apply to clean chain and leave overnight. O, widzicie, raz w życiu opłaciło się pomyśleć o tym wcześniej, bo okazuje się, że smar powinien na łańcuchu pozostać na noc. Ja nakładam smar zarówno od góry, jak i tutaj od wewnętrznej strony, bo jest to smar parafinowy, z którego nośnik, te lotne frakcje dosyć szybko odparują i pozostanie tylko właśnie ta stearyna, która ten łańcuch ma smarować. Szczerze Wam powiem, że przewiduję, że jutrzejszy wyścig w Płocku na odcinku 45 km, bo to będzie ćwiartka Ironmana. Jeżeli rozegra się w deszczu, to przypuszczam, że calusieńki smar z tego łańcucha zostanie spłukany. No ale trzeba dać życiu szansę, jak to się będzie wszystko sprawdzało. Oczywiście, jak nie chcecie się tak babrać, to możecie zlecić smarowanie swojego napędu serwisowi. Nie jestem aż tak oderwany od rzeczywistości, żeby myśleć, że każdy triatlonista w Polsce używa do łańcucha smaru po 189 zł za flaszkę, czy zleca smarowanie za pewnie jakieś 50 zł. U nas musiałaby taka usługa wyczyszczenia łańcucha i nasmarowania kosztować, a w zasadzie podejrzewam, że bardziej 75 zł mycie roweru z umyciem łańcucha takim normalnym, czyli nie odgruzowaniem ze skrobaniem całego roweru, tylko po prostu umycie, tak jak tu widzieliście, no to w warszawskich realiach jest koszt 75 zł. Oczywiście robimy to trochę dokładniej, zajmuje to więcej czasu, nie zostają jakieś takie ślady po kleju. Ja ten swój rower to tak naprawdę opłukałem trochę, ale można to też robić samemu. Tu jak widzicie, smar już powoli zaczyna odparowywać i zaczyna się zamieniać, tak jak mleko tublesowe, w takie coraz to gęstsze grudki. Jak jesteśmy przy mleku, to od razu można by je wlać do szytek, ale też mi się tego nie chce robić, także polecę jutro tylko z uszczelniaczem wrzuconym tu w zasobnik, no i zobaczymy, jak pójdzie. Tyle ze smarowania, resztę zobaczymy jutro po wyścigu. Zapewne jesteście ciekawi, jak się sprawdził smar UFO Drift. Przetestowałem go, tak jak miałem w planach, na triatlonie w Płocku. Co prawda nie padało, także deszczowe testy się nie odbyły, nie powiodły. Ale nie narzekałem, mimo że tak jak pokazywałem, miałem tutaj założone koło z szytką o dość dobrej przyczepności, to jakoś bardzo za jazdą w deszczu nie tęsknię. Sam start w Płocku wyszedł nieźle, nawet mi się podobało. Fajna trasa, dobrze pojechane. Tam po minutce dołożyłem, koło miałem dołożyć, na bieganiu wszyscy dołożyli mi. Ale dzisiaj nie o tym, o tym może się nakręci jakiś film kiedy indziej. Dzisiaj o łańcuchu i smarze UFO Drift. O, w sumie tutaj mamy pod ręką, w ogóle to jesteśmy na górze w naszym nowym sklepie na Puławskiej, o którym też film się kręci, ale się jakoś nakręcić nie może. No i teraz tak, mamy tu papierek, będzie łatwiej Wam pokazać, jak ten łańcuch wygląda. Łańcuch, jak pamiętacie, był umyty UFO Cleanerem i teraz po przejechaniu 50 km wygląda tak. Jak się przeciągnie papierem, to trochę takiego brudnego na nim zostaje, ale czy to jest bardzo brudne? Zobaczmy. Bo normalny
łańcuch, jak posmarujemy, przeciągniemy palcem, to on jest taki czarny i bez mydła czy jakichś dobrych środków czyszczących się nie obejdzie. Obrócę go sobie, żeby mieć jakiś bardziej brudny kawałek tutaj pod ręką. No i zobaczmy, co my tutaj na tym łańcuchu znajdziemy. No, mamy taką czarną smugę, ale jest to bardziej suche niż normalnie i przy oliwce na łańcuchu. Jak widzicie, takie trochę się marzę, ale co ciekawe, daje się to łatwo wytrzeć, bo jest to zrobiony smar na bazie wosku. I tak naprawdę, teraz pewnie nie będziecie tego widzieli, ale o tutaj to dobrze widać, ten cały wosk zbiera się na łańcuchu w postaci takich drobinek, które potem się odrywają i spadają z tego łańcucha, także jest smarowany do momentu, aż tego smaru spadnie z tego łańcucha tak dużo, że zaczyna być sucho i wtedy to smarowanie zaczyna nam się kończyć. Jak widzicie, ogniwa są tutaj cały czas jeszcze całkiem lepkie od tego wosku, także jeszcze to smarowanie spokojnie na jakieś, myślę, 50 czy nawet 100 km wystarczy. Nie wiem, ile tam podaje producent, ale tak z tego, co widzę, w suchych warunkach spokojnie 100-150 km bez utraty jakichś tam właściwości smarujących powinno się udać przelecieć. Jeżeli chodzi o kręcenie się napędu, no to chodzi on cicho. Tu słychać głównie zapadki w bębnie, nie słychać łańcucha na zębatce. Może w drugą stronę tym pokręcę. Będzie, o, tutaj lepiej to słychać. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest bardzo ok. A jeżeli chodzi o zginalność łańcucha, to absolutnie on nie wydaje żadnych dźwięków. Nic tutaj nam nie wyschło i też bardzo ładnie pracuje, bardzo łatwo się zgina, nic nie chrobocze, nie przykleił się do tego żaden piach, także no, smar sprawia bardzo dobre wrażenie. Ile tam tych watów się oszczędzi, czy się oszczędzi i czy ten najszybszy, szybszy od najszybszego smar, co stał się jeszcze szybszy, rzeczywiście jest taki szybki, to już by musiało zbadać jakieś laboratorium, ja się nie podejmuję, ale moja ogólna ocena bardzo dobra, celująca, aczkolwiek przy tej cenie smaru to pewnie gdybym dużo jeździł, to bym się mocno zastanowił. Raczej kupiłbym sobie małą flaszeczkę Race Only i używał tego smaru do startów, chyba że ktoś ma trochę grubszy portfel, a do jazdy na co dzień to już w najbliższym czasie zamierzam przetestować smar Momum i zobaczymy, co z tego testu wyniknie. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych naszych wideo. Hej!